Dzień dobry. Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do wysłuchania szkolenia Jak reklamować towary. Szkolenie realizowane jest w trybie online na zlecenie Fundacji Pomocy Prawnej Subwenio z siedzibą w Bielsku-Białej. Ja nazywam się Agnieszka Macura, jestem radcą prawnym, trenerem i w dniu dzisiejszym mam nadzieję, że uda się przekazać Państwu kilka sensownych informacji, jak reklamować produkty zakupione w sklepie. Źródła prawa, które regulują kwestie związane z reklamacjami, to przede wszystkim kodeks cywilny, gdzie znajdują się informacje, czym jest rękojmia, czym jest gwarancja, co w sytuacji, jeżeli towar, który kupiliśmy po pewnym czasie, okazuje się nie mieć właściwości, o których zapewnił nas sprzedawca, jak również ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Ustawa ta reguluje na przykład kwestie związane z reklamowaniem usług fryzjerskich, reklamowaniem usług kosmetycznych. Na potrzeby dzisiejszego szkolenia ja będę skupiała się dzisiaj właśnie na sytuacji, kiedy konsument idzie do sklepu stacjonarnego, kupuje tam określoną rzecz, telewizor, odzież, środki czystości. No i generalnie po pewnym czasie stwierdza, że coś z tą rzeczą jest nie tak, jak powinien się zachować. Skąd w ogóle wynika obowiązek tego, żeby sprzedawca dbał o nas, dbał o naszą rzecz i był zobowiązany do usunięcia wad, jeżeli pojawią się w produktach, które użytkujemy. Reguluje to w pierwszej kolejności umowa sprzedaży, która dotyczy przeniesienia na kupującego własności rzeczy, wydania nam rzeczy. Natomiast my, jeżeli daną rzecz kupujemy, no to zobowiązujemy się tą rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Obowiązki sprzedawcy co do zasady sprowadzają się do przeniesienia własności rzeczy na rzecz konsumenta, wydania tej rzeczy i udzielenia kupującemu wszystkich wyjaśnień dotyczących sprzedaży rzeczy, a także wydania posiadanych dokumentów niezbędnych do korzystania ze sprzedanej rzeczy, w tym instrukcji obsługi sprzedanego towaru. Przepisy prawa mówią o tym, że sprzedawca powinien udzielić konsumentowi jako tak zwanej słabszej stronie transakcji wszystkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących tego, czy dana rzecz będzie się nadawała do użytku, które planuje konsument. Jeżeli są potrzebne dodatkowe informacje, jak rzecz złożyć, jak z niej korzystać, jak ją zaprogramować, to takie instrukcje w języku polskim również przy rzeczy powinny się znajdować i spokojnie powinniśmy żądać od sprzedawcy, na przykład jeżeli kupujemy telewizor, aby instrukcja obsługi w języku polskim się w tym dokumencie znajdowała. Umowa sprzedaży co do zasady po stronie kupującego generuje właśnie odebranie rzeczy, zapłatę ceny, ale również pamiętajmy o tym, że jeżeli z instrukcji obsługi albo zasad użytkowania wynikają jakieś szczególne właściwości, że na przykład nie powinniśmy prać jedwabnej bluzki w pralce, tylko w praniu ręcznym, no to jeżeli my się do takiej instrukcji nie dostosujemy, no to wtedy też sprzedawca nie powinien być względem nas zobowiązany co do tego, że rzecz ma wady, bo tak naprawdę to my sprawiliśmy, że te wady w danym towarze się pojawiły. Instytucja rękojmi polega na tym, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Te wady mogą być fizyczne, czyli na przykład kupujemy bluzkę, która będzie po kilku tygodniach miała już popsute szwy albo zacznie się przebarwiać, ale również mogą to być wady prawne. Wady fizyczne polegają na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli nie ma właściwości, którego takiego rzecz powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikające z okoliczności lub przeznaczenia. Czyli tutaj na przykład mamy sytuację, kiedy kupujemy płyn do mycia podłogi, a ten płyn nie myje, no bo skoro my taki płyn kupujemy z naciskiem, że jest to płyn do czyszczenia i finalnie on nie jest w stanie zapewnić nam efektu obiecanego przez sprzedawcę, no to wtedy już możemy uznać taki produkt za wadliwy. Nie ma właściwości, o istnieniu których sprzedawca zapewnił kupującemu, w tym przedstawiając próbkę lub wzór. Kupujemy na przykład dachówkę do domu i okazana jest nam próbka lub wzór. Zamawiamy taką dachówkę albo kafelki do domu i okazuje się, że są zupełnie inne niż pokazywał nam sprzedawca w miejscu, kiedy my dokonywaliśmy transakcji. Nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia. Czyli na przykład idziemy do sklepu, kupujemy zegarek, mówimy sprzedawcy, że chcemy, żeby ten zegarek był wodoodporny, bo będziemy go używali podczas nurkowania.
Sprzedawca nic w tym temacie nie mówi, sprzedaje nam zegarek, który nie jest wodoodporny, my go użytkujemy niezgodnie z przeznaczeniem, no to wówczas również sprzedawca względem nas odpowiada z tytułu wad fizycznych, o ile rzecz jasna my będziemy w stanie udowodnić sprzedawcy, że mówiliśmy o sposobie przeznaczenia rzeczy, czyli mówiliśmy, że tą rzeczą chcielibyśmy nurkować i ten zegarek jest nam potrzebny do uprawiania sportów wodnych. No i również za wadę fizyczną uznaje się sytuację, kiedy rzecz została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Kupujemy lampę, którą należy złożyć w domu, a po przyjściu do domu okazuje się, że w pudełku nie ma dwóch elementów, co uniemożliwia nam jej skręcenie i korzystanie zgodnie z przeznaczeniem. Natomiast jeśli chodzi o konsumentów, to na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się również publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego znaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Rzecz sprzedana ma wadę również wtedy, gdy ją nieprawidłowo zamontujemy i uruchomimy, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. Czyli kupujemy sobie meble do skręcenia samodzielnego w domu, postępujemy zgodnie z instrukcją i te meble nie nadają się do użytku. Albo sytuacja określona w paragrafie drugim, no to na przykład w reklamie telewizyjnej jest zapewnienie, że określona rzecz ma określone cechy, funkcjonalności, które wpływają na nasz proces decyzyjny, a po jej zakupieniu w warunkach domowych okazuje się, że tych funkcjonalności rzecz po prostu nie posiada. Wady prawne to co innego niż wady fizyczne. I wada prawna polega na tym, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu, w razie sprzedaży sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa, wada prawna. Tak najbardziej kolokwialnie mówiąc, wada prawna jest wtedy, kiedy na przykład sprzedawca sprzedaje nam produkt, który nie do niego należy, albo sprzedał już go komuś wcześniej. Jeżeli ta rzecz ma wadę fizyczną albo wadę prawną, no to sprzedawca jest zobowiązany tą wadę usunąć albo pomóc nam w takim zakresie, żeby ta wada była w jakiś sposób zniwelowana. Podstawy odpowiedzialności, jeżeli już okaże się, że nasz wymarzony zegarek nie działa albo na przykład bluzka nie jest tego materiału, którego zapewnił nas sprzedawca, to może być przede wszystkim rękojmia, odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne. Uregulowane jest to w przepisach kodeksu cywilnego, ale także również gwarancja, tylko w takim zakresie, jakim jest udzielona, bądź to przez sprzedawcę, bądź przez producenta. Konsumenci bardzo często zdziwieni są, że bezpieczniejszym dla nich środkiem dochodzenia ich praw jest właśnie skorzystanie z instytucji rękojmi. Dlaczego? Dlatego, że jeśli chodzi o konsumentów, sprzedawca nie może wyłączyć albo ograniczyć obowiązywania prawa rękojmi, a jeżeli to zrobi, te zastrzeżenia są bezskuteczne. No i względem nas zawsze z tytułu rękojmi będzie odpowiadał sprzedawca, czyli osoba, u której my kupiliśmy towar. Jeżeli mamy w instytucji rękojmi umożliwione odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, żądanie naprawy towaru na nowe albo wymiany, no to w takiej sytuacji sprzedawca, jeżeli my do niego pójdziemy z wadą określoną w wyniku właściwego użytkowania, to sprzedawca nie może nam powiedzieć, że no, nas nie obowiązuje rękojmia, bo po prostu nie ma prawa tego zrobić. Natomiast jeśli chodzi o gwarancję, to gwarancja może być udzielona zarówno przez producenta, może być również udzielona przez sprzedawcę, ale tylko w takim zakresie, jakim ten podmiot zobowiązuje się wykonać pewne uprawnienia. Czyli na przykład z tytułu gwarancji może być wskazane, że sprzedawca będzie odpowiadał tylko za naprawę rzeczy, a już na przykład nie będziemy mogli żądać obniżenia ceny albo oddania nam pieniędzy, jeżeli rzecz kompletnie nie nadaje się do użytku, na które się umówiliśmy. Sprzedawcy w sklepach na ogół starają się wymusić na konsumentach, aby podpisywali, że zgłaszają roszczenia z tytułu gwarancji, bo najczęściej gwarantem jest producent rzeczy,
No i odsyłają nas właśnie do producenta, żeby na przykład producent telewizora, albo producent pralki, albo producent roweru rozpatrywał nasze pretensje co do tego, że dana rzecz nie jest zgodna z umową albo nie posiada właściwości, o których my zostaliśmy zapewnieni. Z punktu widzenia ludzkiego jest to całkiem normalne, no bo oczywiście dlaczego sprzedawca powinien odpowiadać za produkt, którego nie wyprodukował, ale z punktu widzenia prawnego sprzedawca zarabia na tym, że sprzedaje nam określony produkt, dlatego też ponosi ryzyko gospodarcze, jeżeli pojawiają się po stronie konsumenta problemy albo niejasności, albo jakiekolwiek wady produktu, no to właśnie sprzedawca powinien sprawnie pomóc nam obsłużyć całość procedury reklamacyjnej, żeby konsument był zadowolony i żeby finalnie otrzymał produkt, na który się pierwotnie ze sprzedawcą umawiał. Oczywiście sprzedawca ma wtedy roszczenie regresowe do producenta, ale w zasadzie nas, konsumentów, nie do końca powinno to obchodzić. Gwarancja również uregulowana jest w kodeksie cywilnym i udzielenie gwarancji następuje poprzez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, która określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym zamówieniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie. Czyli na przykład, jeżeli w telewizji słyszymy, że na określony produkt sprzedawca udziela 5-letniej gwarancji, to nawet wtedy, jeżeli my nie otrzymamy takiego dokumentu w momencie zakupu, no to możemy się powoływać na treść reklamy telewizyjnej. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Czyli tutaj już po prostu, jeżeli ktoś decyduje się na udzielenie nam gwarancji, może samodzielnie zdecydować, że będzie to tylko zwrot zapłaconej ceny. Być może zdecyduje się tylko i wyłącznie na wymianę rzeczy bądź jej naprawę albo na zapewnieniu innych usług. Natomiast no, nie możemy samodzielnie wymyślać ani wnosić o rzeczy, co do których gwarant się nie zobowiązał, że będzie nam je wykonywał na wypadek stwierdzenia wad. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. Czyli jeżeli już ta gwarancja jest nam udzielona, bądź to poprzez wydanie dokumentu, bądź przez jakieś ogłoszenie publiczne, no to gwarant zobowiązuje się do tego, co wynika z treści dokumentu, jeżeli wada ujawni się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. A jeżeli takiego terminu nie zastrzeżono, to termin gwarancji zgodnie z kodeksem cywilnym wynosi 2 lata, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Pamiętajmy jednak, że ta gwarancja może wynosić 1-2 miesiące i kupujący nie może tutaj wymuszać na sprzedawcy albo na producencie, żeby wynosił to okres 24 miesięcy, bo przepisy prawa pozwalają na udzielenie gwarancji, ale nie wymuszają tego na sprzedawcy ani na producencie rzeczy. Podstawowe różnice, które wynikają z tytułu udzielonej gwarancji i z tytułu udzielonej rękojmi. Rękojmia przysługuje z mocy prawa, gwarancja udzielana jest jedynie umownie. Z tytułu gwarancji odpowiada gwarant, który może być albo sprzedawcą, albo producentem, albo podmiotem trzecim, który bierze na siebie ryzyko, że nam pomoże w sytuacji, jeżeli rzecz będzie miała wady. Natomiast z tytułu rękojmi odpowiada sprzedawca, czyli ta osoba, o której my fizycznie kupowaliśmy produkt w sklepie. Rękojmia dotyczy wad fizycznych i prawnych, gwarancja nie dotyczy wad prawnych, czyli dotyczy tylko i wyłącznie wad fizycznych. Rękojmia trwa co do zasady 2 lata, w przypadku nieruchomości termin jest ten wydłużony do okresu 5 lat, natomiast gwarancja ustalana jest umownie, jeżeli gwarant zapomniał udzielić i wskazać termin, wynosi to 24 miesiące, co wynika z przepisów kodeksu cywilnego. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być inne niż z tytułu gwarancji. No i po wymianie rzeczy rękojmia nadal trwa, gwarancja co do zasady powinna być od nowa. Skorzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli na przykład sprzedawca nam odmówi po prostu przyznania nam racji, nie wyklucza skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji. No i jakby strona, niezadowolony konsument, jak najbardziej może rościć sobie uprawnienia i z gwarancji, i z rękojmi. Jeżeli jest niezadowolony z tytułu rozstrzygnięcia, zawsze również może zwrócić się do rzecznika praw konsumenta, który pomoże mu w pewnym stopniu ustalić, czy rzecz faktycznie jest wadliwa oraz wystąpić do przedsiębiorcy, do sprzedawcy z roszczeniem z tytułu udzielonej gwarancji albo rękojmi.
Ważne jest to, że w transakcji między przedsiębiorcą a konsumentem przepisy dotyczące rękojmi mają charakter bezwzględnie obowiązujący, czyli nawet jeżeli dojdzie do faktycznego wyłączenia rękojmi, sprzedawca nam powie, że reklamacji nie uwzględnia się, albo będzie twierdził, że okres rękojmi wynosi 2 miesiące, a nie 24 miesiące, no to po prostu takie oświadczenie nie ma skutku prawnego i jeżeli ktoś takie oświadczenie składa, my i tak jako konsumenci mamy prawo dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi przez 24 miesiące, chyba że dotyczy to rzeczy używanej, no to wtedy przedsiębiorca ten czas z tytułu rękojmi może skrócić o 12 miesięcy i okres rękojmi wtedy wynosi rok. Natomiast jeżeli są transakcje na linii przedsiębiorca-przedsiębiorca, przepisy mają charakter względnie obowiązujący dotyczące rękojmi, no i tutaj przedsiębiorcy między sobą mogą tą rękojmię wydłużyć, skrócić albo nawet wyłączyć. Natomiast jeżeli konsument sprzedaje coś konsumentowi, no to działa to na takiej samej zasadzie jak relacja przedsiębiorca-przedsiębiorca, czyli można dokonywać modyfikacji z tytułu rękojmi. Jeśli na przykład sprzedajemy samochód, to co wpisujemy z umową z kupującym? No jeżeli sprzedajemy samochód, no to chcielibyśmy jako konsument, aby drugi konsument, który od nas kupuje samochód, nie zgłaszał nam wad, zwłaszcza jeżeli wiemy, że ten samochód był w porządku, nie posiadał żadnych wad i generalnie cena odpowiadała jakości produktu, który mu oferowaliśmy, no to wtedy dla nas lepiej byłoby, gdyby rękojmia została wyłączona. Natomiast gdy kupuję samochód, to na co zwracam uwagę? No jakby z punktu widzenia interesów osoby kupującej, no to lepiej byłoby, gdyby ta rękojmia była w treści umowy albo co najmniej nie była wykreślona, no bo wtedy jeżeli rzecz mi się popsuje, nie nadaje się do użytku, no to ja mogę pójść do mojego sprzedawcy i powiedzieć mu, że odpowiada w stosunku do mnie z tytułu rękojmi. Gdy zepsuje mi się telewizor, składam reklamację z tytułu rękojmi czy gwarancji. No tutaj to już jest indywidualna sprawa każdego konsumenta. Na ogół sprzedawcy sugerują nam, żebyśmy składali reklamację z tytułu gwarancji, co nie do końca zawsze jest dla nas dobre. No bo jeżeli z tytułu na przykład rękojmi sprzedawca nie odpowie nam w ciągu 14 dni, to skutek prawny jest taki, że ta reklamacja jest traktowana jakby była uwzględniona zgodnie z naszym oczekiwaniem. Natomiast w dokumencie gwarancyjnym może być informacja, że reklamacja może być rozpatrywana w terminie 30 dni, no i wtedy jesteśmy o te 30 dni opóźnieni i nie wiemy, czy ta reklamacja z tytułu gwarancji jest uwzględniona, czy nie jest uwzględniona. Jak też mówiłam wcześniej, z dokumentu gwarancyjnego może wynikać ograniczone prawo do żądania niektórych rzeczy, na przykład do odstąpienia od umowy albo obniżenia ceny, bo gwarant takiej deklaracji nie złożył. Jeżeli mamy już rzecz, która jest wadliwa, czyli mamy ten niedziałający zegarek albo popsutą szafkę, albo odzież, która nie nadaje się do użytku, albo kupiliśmy sobie pierścionek i odpadło z niego oczko, no to jeżeli taka rzecz ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiona przez sprzedawcę, albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowej wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Obniżenie ceny polega na tym, że po prostu kupujemy rzecz i uważamy, że ona nie była warta 100 zł, bo posiada jakąś wadę, w dalszym ciągu nadaje się do użytkowania, no ale tak naprawdę ona powinna kosztować 80 zł, bo posiada być może jakieś wady wizualne, utrudniające korzystanie albo z jakichś nie posiada określonych parametrów, a posiada inne. Natomiast odstąpienie od umowy polega na tym, że my tą rzecz, którą zakupiliśmy, zwracamy sprzedawcy, a sprzedawca powinien nam zwrócić za to środki i dochodzi do takiej sytuacji, jakby transakcja nigdy nie była zawarta. Oczywiście to odstąpienie od umowy może sprzedawca ubezskutecznić, jeżeli wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli już wcześniej reklamowaliśmy dany produkt, no to sprzedawca wtedy nie może po raz kolejny uchylić się od możliwości odstąpienia od umowy, gdy po prostu my zgłaszamy kolejną wadę i możemy wtedy od transakcji odstąpić.
Jeżeli konsument jest po stronie kupującej, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmiernych kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, jakie narażałyby kupującego lub inny sposób zaspokojenia. Czyli możemy też żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo żądać usunięcia wady i to też jest kolejne uprawnienie oprócz obniżenia ceny i odstąpienia od umowy. Ważne jest to, aby obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości bez wady. No i też kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest istotna. Nieistotna. Czyli kupujemy bluzkę, która nie posiada guzika, no to wtedy nie jest to powód do odstąpienia od transakcji, bo ta bluzka nadaje się do używania i jest zgodna z celem, który my kupiliśmy. No i po prostu może nastąpić doszycie nowego guzika albo po prostu wydanie jego konsumentowi, albo na przykład obniżenie wartości ceny o kilka procent, żeby konsument samodzielnie sobie ten brak w bluzce uzupełnił. Zgodnie z przepisami, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. I sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Tutaj zawsze też konsumenci pytają, jaki to jest termin, tak? Jeżeli na przykład my reklamujemy łóżko, no to oczywiście dla nas lepszym rozwiązaniem będzie natychmiastowa wymiana takiego łóżka, bo my być może nie będziemy mieli gdzie spać w domu. A jeżeli już reklamujemy bieżnię, która nie służy nam do codziennego użytku i traktujemy ją bardziej w kategorii mebla, który stoi, no to wiadomo, że taka naprawa mogłaby nastąpić w terminie trochę dłuższym. Kupujący konsument, jeżeli zgłasza reklamację, no to powinien zwrócić uwagę sprzedawcy, że jakiś określony termin jest dla niego nadmiernie niedogodny i powinna naprawa nastąpić wcześniej. Sprzedawca może odmówić też żądania zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej albo sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwy, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. Drodzy Państwo, no chodzi tutaj o to, aby po prostu sprzedawca też w sytuacji, jeżeli wada ma charakter nieistotny, mógł odmówić wymiany albo usunięcia wady, mógł obniżyć na przykład w takiej sytuacji trochę cenę, aby nie dochodziło do sytuacji absurdalnej, kiedy rzeczy w zasadzie w 90% nadaje się do użytku, a kupujący ma względem sprzedawcy nadmierne oczekiwania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji. Obowiązek dostarczenia wadliwej rzeczy dostarcza co do zasady kupujący taką rzecz do siedziby sprzedawcy albo miejsca wskazanego przez sprzedawcę, ale powinno się to odbywać na koszt sprzedawcy. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego. I generalnie jest to miejsce na ogół takie, w którym rzecz została wydana kupującemu. Natomiast jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący zobowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Czyli na przykład kupiliśmy sobie kominek, wkład kominkowy jest już zamontowany, coś z tym wkładem dzieje się nie tak jak powinno, no to trudno wymagać od konsumenta, aby pojawił się w siedzibie sprzedawcy z kominkiem, ten kominek był w całości rozbudowany. I wtedy właśnie sprzedawca powinien przyjechać do nas do domu i zobaczyć, jak to wygląda i też podjąć czynności związane z demontażem rzeczy już na własny rachunek i własnymi kosztami. Jakie są terminy na rozpatrzenie reklamacji?
Jak wspominałam, jeśli chodzi o gwarancję, no to gwarancja powinna wskazywać, w jakim terminie gwarant rozpatrzy naszą reklamację. Nie ma tam wskazania, że to jest 5, 10, czy 15, czy 20 dni. To wszystko wynika z tego, co jest w dokumencie gwarancyjnym napisane. Natomiast jeżeli my zgłaszamy tą reklamację z tytułu rękojmi, no to konsumenci powinni mieć odpowiedź w terminie 14 dni kalendarzowych. No a jeżeli takiej odpowiedzi nie ma, no to zgodnie z prawem ta reklamacja, którą my zgłaszamy, jest uznana za zasadną. Praktycznym problemem jest często to, że sprzedawcy mówią, że na przykład nasze roszczenie z tytułu rękojmi jest nieskuteczne, bo nie wypełniliśmy odpowiedniego formularza. No i takie twierdzenia są również błędne, tak samo jak to, że reklamacji nie uwzględnia się, bo tak naprawdę no my powinniśmy wskazać w dowolnej formie, czy to mailowej, czy pisemnej, gdzie kupiliśmy tą rzecz, od kogo, wykazać oczywiście jakimś dokumentem, czy potwierdzeniem z karty, czy paragonem, że my tą rzecz kupiliśmy od sprzedawcy, wskazać jaka wadę mają te rzeczy oraz wskazać również to, czego my oczekujemy od sprzedawcy, czy oczekujemy wymiany, czy oczekujemy naprawy, czy oczekujemy odstąpienia, a może zależy nam o obniżeniu ceny. Jeżeli my takie pełne zgłoszenie reklamacyjne samodzielnie napiszemy, nie jesteśmy związani z żadnym formularzem narzuconym przez sprzedawcę i sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych na to zgłoszenie nam musi odpowiedzieć, jeżeli tego nie zrobi, to ma problem, bo wtedy jakby kupujący, konsument może twierdzić, że ta reklamacja została uwzględniona. Jeżeli sprzedawca twierdzi, że nie może rozpatrzyć reklamacji, bo na przykład w ciągu 14 dni nie da mu znać producent rzeczy, czy ta reklamacja jest zasadna, czy jest niezasadna, takie zachowanie również należy traktować jako nieprawidłowe, bo no tutaj nas co do zasady nie bardzo interesuje relacja między sprzedawcą a producentem. My kupiliśmy tą rzecz od producenta, od sprzedawcy. Jeżeli zgłaszamy roszczenia z tytułu rękojmi, ustawodawca zagwarantował nam, że w ciągu 14 dni powinniśmy mieć odpowiedź w tym temacie. Ile dni rozpatrujemy reklamację? Jak mówiłam wcześniej, 14 dni, jeżeli nie ma odpowiedzi, no to reklamacja jest traktowana jako zasadna. Kto udowadnia, że rzecz jest wadliwa? Jeżeli konsument składa reklamację przed upływem roku, od kiedy rzecz została mu wydana, no to w tej sytuacji domniemuje się, że wada istniała już w dniu wydania rzeczy konsumentowi do użytku i tu sprzedawca powinien wykazać, że ewentualnie do uszkodzenia, do wady doszło z winy z konsumenta. Natomiast jeżeli konsument zgłasza reklamację po upływie roku, to on powinien wykazać, że z tą rzeczą było coś nie tak i to na nim spoczywa ciężar dowodu. Chodzi tutaj o to, aby dać konsumentowi czas na możliwość zapoznania się z rzeczą, na możliwość zbadania, no ale też jakby dać możliwość sprzedawcy wykazania, że na przykład rzecz była przez konsumenta nienależycie użytkowana, że coś konsument nie dokonywał tak jak trzeba, nie konserwował rzeczy, nie postępował zgodnie z instrukcją obsługi. Bo pamiętajmy, że w sytuacji, jeżeli my zgłaszamy reklamację, no to nie zawsze ta reklamacja będzie uwzględniana, zwłaszcza jeżeli do wady przyczyniliśmy się my sami. Informacją dosyć istotną dla konsumentów jest to, że przedawnienie z tytułu rękojmi wynosi 2 lata, a jeżeli chodzi o wady nieruchomości, przed upływem 5 lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. W transakcjach między przedsiębiorcami pamiętajmy, że możemy skracać, wydłużać tą rękojmię, natomiast w transakcjach z konsumentem nie ma tej możliwości, dlatego pamiętajcie Państwo bezwzględnie, że w sytuacji, jeżeli ktoś będzie powoływał się na to, że ta reklamacja nie może być uwzględniona, bo rękojmia została wyłączona, albo że wyłączną odpowiedzialną stroną będzie tutaj gwarant i sprzedawca nie odpowiada, bo rzeczy nie wyprodukował, to nie dajcie się wprowadzić w błąd. Bardzo zachęcam do śledzenia strony Rzecznika Praw Konsumenta. Taki rzecznik znajduje się w każdym mieście i w sposób nieodpłatny oferuje pomoc konsumentom, którzy mają problemy z nieuczciwymi albo nierzetelnymi sprzedawcami. Rzecznik Praw Konsumenta po zebraniu od nas wywiadu występuje z wystąpieniem do przedsiębiorcy, do sprzedawcy i próbuje nam pomóc w uzyskaniu naszych praw. I bardzo często takie
takie właśnie interwencje pomagają. Natomiast jeżeli nie pomogą, no to konsument zawsze może dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego. Będzie się to jednak z nim wiązało z koniecznością opłat, czyli opłat od pozwu, zapłacenia pracownikowi, prawnikowi, być może z jakąś ekspertyzą dotyczącą wskazania, że rzecz była wadliwa i że do wady nie nastąpiły w wyniku działalności konsumenta, tylko wynikają ze sprzedanej rzeczy. No i dopiero w takiej sytuacji sąd będzie rozpatrywał naszą sprawę i będzie weryfikował, kto w danej sprawie ma rację. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.